Witajcie, jesteśmy w Koźmicach Wielkich, przy boisku, przy Orliku, z radnym Kazimierzem Windakiem, który też kandyduje na radnego z Komitetu Otwarta Wiliczka. I chciałem przepytać pana Kaskę. Panie Kasku, jakieś tam półtora roku temu radni, no głównie tutaj głosami radnych burmistrza Artura Kozioła, przyznali sobie podwyżki diet i przyznali to sobie 10 miesięcy wstecz. Czyli tak jednorazowo wyszło, że tak było takie wyrównanie. No tam różnie, no około 8-9, zależy kto tam jakie funkcje pełni, do kilkunastu tysięcy. No i to było tak, że zagłosowała ta jakby ta grupa, część radnych związanych z burmistrzem głównie, znaczy wszyscy z tego co ja widziałem, no ale te podwyżki też dostali wszyscy, czyli pan. No i czy to jest pana zdaniem w porządku i co pan z tymi pieniędzmi zrobił? Dzień dobry. No, panie Bartku, to był temat, kiedy na początku się nie zgodziłem ze względu na to, że nasza praca w Radzie Miejskiej ogólnie, że nie podobała mi się, że nie wypełniamy naszych obowiązków. Nie zgodziłem się na początku, czyli to było dużo wcześniej. No i ten temat został odleczony na później. Ale jednak do tematu wracali radni pana burmistrza, byli trochę źli, że to nie zostało przegłosowane jeszcze. Zresztą inne rady miejskie już dawno przegłosowały. Więc zgodziłem się na to, że niestety ten temat musi przejść, bo to był ogólnie taki temat. Ale ja tam widziałem, pan się wstrzymał jakby od głosu. No wstrzymałem się ze względu na to, że wcześniej się nie zgadzałem, ale postanowiłem tak, że te moje środki, które się mnie należały jako radnemu, należały, przeznaczyłem na cele publiczne, to znaczy przekazałem orkiestrze Koźmice Wielkie na zakup instrumentu. No i dlatego się zgodziłem na to i wstrzymałem się już od głosu, żeby to już przeszło ze względu na to, że taki był ogólny trend w tym momencie wśród samorządów. Panie Bartku. No był, ale to żeby sobie dawać wstecz, to myślę, że to nie był taki, to był chyba tylko taki w Wieliczce. No ale co ja mogłem sam sobie w tym momencie zarządzić, jeżeli taki był trend? Tak, tak. Jeżeli jak są pieniądze, to niech posłużą telemu społecznemu. Panie Kasku, jesteśmy tutaj w Koźmicach, widzimy estradę, widzimy boisko, Orlik, tam z tyłu stadion, piękny las, widzimy młodzież się bawi przy tej estradzie. Tu większość rzeczy była zrobiona, tak można powiedzieć, czynem społecznym, takim dobrowolnym czynem społecznym, bo niektórym się ten czyn społeczny kojarzy źle, może takim czynem gospodarczym, może powiedzmy. No i to funkcjonuje. To wygląda, że to było potrzebne i wiele się udało pieniędzy zaoszczędzić też dzięki temu. Panie Bartku, nie powiedziałem jeszcze o jednym. Samochód stoi na parkingu. Takim, i to na parkingu zrobiony z kostki. Tak. I było uzgodnione z wszelkimi władzami, z wodociągami krakowskimi, z gminą Wieliczka i powstał parking. Tak. I to jest parking, który w tym momencie chyba jest pięknym parkingiem zrobiony w czynie społecznym, gdzie gmina nie dołożyła ani grosza. Tak, no podobnie ta estrada, którą tutaj widzimy, Koźmice Wielkie, Klub Sportowy Wilga. No, to jest pierwsza estrada w gminie Wieliczka. Mam nadzieję, że powstanie następna koło klasztorów w Wieliczce. No, może tam powstać. Planujemy, może nie, to nie jest priorytet, ale żeby powstał amfiteatr w Wieliczce. Panie Kazimierzu, no to cóż, mamy tutaj też piękny las. I tam już są takie, gdzie niegdzie jakieś ścieżki porobione, ale pan też by chciał, żeby ten las bardziej tętnił życiem. To jest największy kompleks leśny w gminie Wieliczka. To jest las państwowy w tym momencie. Należy do Nadleśnictwa Myślenice. Marzy mi się, żeby wreszcie doszło do współpracy między burmistrzem a nadleśnictwem, żeby ten las wykorzystać tak kompleksowo jako las rekreacyjny. Tak. No to dobrze. Myślę, że po wyborach będziemy działać, a teraz to już kończymy. Pozdrawiamy i głosujcie 7 kwietnia na otwartą Wieliczkę. Pozdrawiam. Otwarta Wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.